Bitewką na 12 skrzyniach G2A Case. Zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek z CSGO Skinsa. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam ci oczywiście o konkursie na skina. Chcesz wygrać sub, dzwony, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście napisz na Discorda. Dołącz, no i użyj oczywiście kodu KROX na CSGO Skinsie. Jak osąd pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku zapisu bądź kliknij sobie oczywiście magiczny zielony plusik. No i oczywiście tutaj kodzik KROX i przez 2x jak piszesz, dajcie skrzynkę na start za free. No i oczywiście 10% więcej z każdej wpłaty. No i kodu oczywiście możesz używać do wali, a jak z kodem KROX wpłacasz, to również możesz wygrać skiny, które są oczywiście wrzucone dla ciebie do wygrania. Zaraz ci pokażę jakie, więc z kodem KROX oczywiście warto sobie wpłacić, jak oczywiście decydujesz się na wpłatę. Tak, zobaczmy, bo są już tutaj połowa skrzyneczek za nami. Nie ma lipy, nie ma wiochy póki co z tymi dropami naszymi. Koszt takiej bitwy 1000 zł, więc nawet fajnie się tutaj póki co zwraca ta bitwa. Tym bardziej, że jeszcze mamy tutaj trzy skrzynki przed nami, które jeszcze mogą tutaj pokazać pazur. Najlepszy item w tej skrzyni Fire Serpent. Bardzo lubiłem tą skrzynkę kiedyś otwierać, jak zaczynałem swoją karierę skrzynkową, ale jeszcze nie nagrywałem wtedy, chyba, tak mi się wydaje. No dobra, mamy tutaj dwa koła z tej bitwy, więc naprawdę, no, bardzo sympatycznie tutaj ta bitwa nam zwróciła. No i oczywiście pokazuje ci skiny, które do wygrania są, tak? Taka AWP na przykład. Jak oczywiście z kodem KROX wpłacisz, no to jak ci się uda wygrać, to dostajesz taki prezent. Jak ci się nie uda, no to niestety nie dostajesz. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. A my lecimy dalej. Skrzynki oczywiście od najdroższych, no ale to nie znaczy, że będziemy brali same te najdroższe skrzynki cały czas, tak? Water Casing, do tego, no dorzućmy z 5 agentów tutaj i zrobimy sobie taką bitwę na właśnie 15 skrzynek. Takie dzisiaj te nieoczywiste trochę te bitwy chcę porobić, żeby wiesz, było takie troszkę inne zestawienie w dzisiejszym filmie tych skrzynek, żeby wiesz, pokazać widzowi też te inne skrzynki na stronie, a nie tylko te najdroższe, bo wiem, że duża ilość osób jednak woli otwierać troszkę te tańsze skrzynki, nie? Nie chcę wydawać powiedzmy tych tysięcy na te skrzynki, tylko właśnie tak 3 dyszki, 5 dyszek, stówkę i właśnie w takich granicach cenowych tutaj te skrzynki chce się otwierać sobie, więc no żeby tutaj oczywiście dla każdego coś się znalazło tak naprawdę, no to oczywiście te skrzynki również tańsze dzisiaj sobie pootwieramy na bitwach. No ale to nie znaczy, że będą tylko te tańsze skrzynki, tak? Zobaczmy, no tutaj hiperbestia. Ojejku. Ojejku, no ten water case tak dzisiaj nie chcę zbytnio mi dawać. Bardzo lubiłem tą skrzynkę na buście otwierać. Przecież tutaj tej M9, no, jeszcze mi się trafić nie udało. Ale, może się akurat dzisiaj uda. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, przedostatnia, water po emeczce, no ale no niestety jego droższa. Stuwa straty. No, hiperbestia, okej, okay, nadrabiamy. W sensie, no dalej mamy te 17 złotych straty, no ale na agentach jak najbardziej idzie to odbić. No tutaj to FBI SWAT, no niestety coś kosztuje. No ale zobaczmy, teraz strata tylko 20 zł. No dalej to 20 zł się utrzymuje. Dwie skrzynki do końca. No, no, porówno. No i dawaj, 23 zł straty. I chyba nie nadrobimy, co? No niestety, kurczę, szkoda bardzo. No bo 1500 zł stary piechotą nie chodzi, nie? Zawsze warto mieć 1500 zł więcej, niżeli nie mieć. Ale możecie też proponować w komentarzu, jakie te skrzynki tańsze mamy przetestować. No bo mówię, wiem, że tutaj też dużo osób lubi te tańsze skrzynki otwierać, więc po prostu możecie mieć po prostu, wiesz, ja ci mogę przedstawić na przykład, jak te skrzynki akurat mi dropią. No bo wiadomo, że ja mogę dostać totalne gówno, a no ty możesz sobie, dajmy na to, zdobyć, kurczę, mieć takie oferta, że zdobędziesz najlepszy item ze skrzyni, nie? Więc no tak to działa. 7.35 UMP ze skrzynki Duck Case. No ta skrzynka, no coś tu jest do trafienia, tak? Nie kosztuje ona nie wiadomo jak mało. USP Detrator, no szkoda, tylko że dla nas nic nie leci. Jest jakiś skaucik, okej, okay, jakaś przewaga jest z 15 zł. Baczmy dalej. Znowu skauci. No tym razem minimalware, więc ciut droższy, zobaczmy. 15 skrzynek jeszcze przed nami. Muertos to jest dwie dychy. No 23, no ale Glowwater Elemental. No to też jest taki klasyczek trochę skinowy, nie? Bym powiedział. 3 złote, oj, 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 tu bardzo słabo. Zobaczmy, dwie skrzynki, Summer Case na buście jeszcze przed nami. No ale ta nowa, powiem wam, że rozbiła bank, no i tutaj ten kałach. No to też są dwa niewygodne skiny tutaj, które poleciały mojemu przeciwnikowi. Ta MP5 kosztuje 3 dychy, no ale Kumisio Dragon niestety 80 złotych i będzie już bardzo ciężko do tej bitwy wrócić. 67 złotych, Decimator. Jeszcze jedna tutaj, Striker Ninja, MP2000 jakieś, 46 zł. No i skrzynki Lovely Case na buście,
25 zł kosztuje sztuka. No, strata, no bardzo duża, no nie będę tutaj ukrywał tego. Trzeba się chyba pogodzić, że będzie bardzo ciężko tą bitwę wygrać. 81 zł Cyrex, strata 140 zł. Zobaczmy, jeszcze tutaj korteksik jakiś dla nas. No ale to jest 10 zł, tak? To nam nic totalnie nie zmienia. Kolejna ta skrzynka na buście to też jest niecałe 10 zł. Evil Daimao jeszcze w tym najgorszym stanie. I ostatnia skrzynia Lovely. Oj, i będzie tu duży rozstrzał niestety. Ile dziadka jest na buście? Sztuka, czy to jest... Nie! Ej, myślałem, że to jest Prince. I już myślałem, że mnie skrzynia zbejtowała i że rzuciła mu Prince'a, nie? I tak chciałem powiedzieć, szansa na Prince'a, nie? No ale dobra. Na szczęście Prince'a nie było. Ale no profitu też niestety tutaj dla nas nie ma. Zobaczmy, skrzynia Knife Case, dawno jej nie otwierałem. Uważam, że to nie jest za... A. Okej, okay, spoko. Fajnie, że ona rzuca tylko nimi. No dobra, w takim razie zaproponowałbym ostateczną bitwę właśnie taką na 15 skrzynek. Skrzynki naprawdę przeróżne tutaj powrzucane. Od jakichś agentów po jakieś właśnie eventowe. No i na koniec tam jest Luxurious na buście, więc zobaczmy jak nam pójdzie. Bitwa normalna, 5 cent kosztuje sporo, stówka dla nas, więc fajnie. Teraz strzeczka procentowa, M4, no i tutaj Isamu trafia tego Golden Koya, który kosztuje, no sporo, 200 zł. Te skrzynki procentowe, kurczę, fajnie by było z nich jednak dropnąć te lepsze skiny, no bo wiadomo, że coś tam nam to zawsze podbija do tej naszej puli wartości, tych naszych skinów. 84 zł, okej, mamy kałacha dla nas. Teraz 50-50 AWP. No i znowu właśnie Isamu trafia tą AWP, która też kosztuje właśnie teraz, no ta MK pierw 200, teraz ta AWP też 200. Nie podoba mi się to. Zobaczmy teraz Death Case na buście. Jeżeli tej bitwy nie uda nam się wygrać, no to będzie naprawdę Reaperinio. Bardzo ładny kałach, 350 zł. Obejmujemy przewagę, zobaczmy teraz Śnia Bravo. No to jest taka skrzynia trochę pod przepałkę, no 112 zł, to no ja z niej nie oczekiwałem niczego, że tak powiem, wielkiego, nie? Tak w sumie jako taką zapchaj dziurę trochę wrzuciłem, tak na farta, na testa. 150 zł gamma Doppler, oj tutaj po uspie. O Jezu, to jest Star Trek Field Tested, 679 zł. Asimówka, stary, Asimówka, to jest bardzo dobry drop, 520 zł. Skrzynia Weapon, proszę. Okej, okay, nie ma nic, ale Luxurious, proszę, to jest różnica 50 zł. Jak tą bitwę uda nam się wygrać? Ja nie mogę, to się nie wydarzyło.